Odpowiedzi na pytanie, jak zostałem pisarzem, udzielił, wybierając w PRL wolność, a nawet dezerterując z wojska wprost w więzienne mury Hebronu. Biały kruk, lepszego określenia na własną wyjątkowość autor nie mógł wymyślić. Laureat w kategorii literatura to Andrzej Stasiuk. Zapraszam. Chciałem podziękować. Niezasłużona, nagle spłynęła i ta cudowna gala. Koledzy kazali mi przypomnieć, że Rzepa wykonała cudowną drogę od swojego międzywojnia, gdzie się nie najlepiej zachowywała, aż po czasy współczesne. To jestem winien kolegom, ale na tym skończę. Bardzo dziękuję. Naprawdę.